Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam was do kolejnego odcinka Stay The Game GTA San Andreas. Dobrze, moi drodzy, na samym początku tego odcinka kontynuuję, może nawet nie tyle co kontynuuję, to właściwie rozpoczynam szkołę latania. No i wydaje mi się, że nie będzie ta szkoła, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, aż tak trudna, uporczywa, jak w przypadku szkoły jazdy. Na pewno zdarzą się jakieś tam powtórki czy cokolwiek, ale to nie będzie aż tak czasochłonne jak w przypadku właśnie tej szkoły jazdy. Czekajcie, na samym wstępie robię sobie łyka. Dobrze, bo znowu sobie mam tutaj taką przygotowaną dosyć solidną porcję napoju. No i tutaj nie będę też robił dzisiaj specjalnie zbyt długiej sesji, bo no troszeczkę jestem zmęczony nad bardzo, ale mówię, troszkę chociaż nagram, żeby dograć ten 40 odcinek do końca i tam zrobić tutaj ten początek 41 przynajmniej. Chcę przynajmniej dzisiaj zrobić sobie właśnie na szkołę latania. No i dobrze, przelatujemy przez kolejne punkty. Dobra, udało się na brąz, to jest brąz chyba. No dosyć słabo, ale okej. Kowaj nad lotniskiem i lądowanie. Czyli to co teraz robiłem plus jeszcze lądowanie. Czyli widzę, że już takie troszkę bardziej złożone wyzwania, ale to dobrze. Okej, lecimy. No ten samolot nie jest jakimś tam demonem prędkości, ale mam nadzieję, że jakoś mi się tutaj uda ugrać. No i właśnie, moi drodzy, ten temat zimowy może troszeczkę pociągnę, że tak powiem. Żałuję troszeczkę, że autorzy właśnie nie wpadli tutaj w GTA San Andreas na taki pomysł, na kolejną taką innowację, że część gry na przykład dzieje się zimą. No bo wiadomo, letnie... Oj, przepraszam, mało jeżdżą mikrofon, niechcący. Takie te letnie klimaty są oczywiście zawsze spoko, ale na przykład tak na kilka misji, żeby tam gdzieś tam CJ wyjechał i żeby tam było zimno, byłoby super, ale no wiadomo, w tamtych czasach no jeszcze nie było tak popularne. W Mafii 2 zrobiono coś takiego i moim zdaniem wyszło to grze jak najbardziej na dobre. Ale no, ogólnie GTA San Andreas samo w sobie jest świetną grą, więc naprawdę nie można narzekać. No i dobrze, tutaj będę przechodził do lądowania. Ostatnie kółeczko. Dobra, ojej. Nie wiem, czy mi się uda jakby tutaj teraz podejść. No ludzie, jeszcze nie to wcisnąłem. Super, nie ten klawisz. No to teraz sam nie skiepściłem. Nie no, już się nie da. Dobra. Zepsułem. Moja wina, przepraszam. Po prostu zamiast S nacisnąłem W, nie wiem czemu. Dobra, ale 67%, nie dużo brakło. No i tam, mówiłem, że będą powtórki, ale naprawdę póki co te ewolucje powietrzne nie są aż takie po prostu trudne, żeby sprawiały tam jakiekolwiek kłopoty. No i tak, moi drodzy, mamy styczeń. Wydaje mi się, że no do końca stycznia no nie dałbym rady zrobić San Andreas. Chociaż ja pamiętacie, jak mówię na początku, że do końca roku chciałbym zrobić tą grę. Do końca roku oczywiście 2015, ale jak to w moim przypadku bywa, żaden tutaj taki realizowany czasowo przeze mnie projekt jeszcze tam po prostu się w terminie nie zmieścił. No ale to już jest taka przykra tradycja na moim kanale, no trudno. Przepraszam za to lasknięcie. Ale do końca lutego, no nie chcę im mówić. Do końca lutego, no to zależy też od intensywności odcinków wysyłania, bo ostatnio była straszna bieda. Postaram się teraz nadrobić. Okej, no i teraz dużo lepiej mi to podejście do lądowania wychodzi. No, teraz to będzie dużo lepiej, widzę. No ale w sumie fajny niebieski samolocik, podoba mi się kolor. Dobrze, spokojnie. Fiuje, to sobie mogę sterować tym samolocikiem. No i dobra, hamujemy. Okej. No, 97%. Całkiem nieźle. Start helikopterem, czyli widzicie, tutaj już zmieniła się nam maszyna. W przypadku szkoły jazdy samochodem mieliśmy, no fakt faktem, że różne samochody, ale tylko samochody. A tu w szkole latania mamy zarówno samoloty, jak i śmigłowce, helikoptery. Start helikopterem, no może być ciekawie. Dobra. Wciśnij przytrzymaj w górę, aby tutaj sobie nabrać wysokości, no dobra. Fajny ten helikopter, taki chyba, to jest taki wojskowy. Widzę, że ma te działka i
karabin, czyli taki już solidny. Dobra, trzeba wyrównać lot. Dobrze. No i teraz trzeba okręcić ten helikopterek. Dobra, teraz trzeba go przechylić. No, chyba za mało było, jeszcze raz. O. Wciśnij przemian w górę, czyli W, w górę, aby lecieć prosto w kierunku następnego znacznika, dobrze? No, czyli tutaj póki co, no wiadomo, że pierwszy test to, no nie może być specjalnie trudny. Nie wiem, czy na tym kółeczku się skończy już ten test, czy będziemy musieli zrobić takie trzy kółeczka, jak w przypadku pierwszego tutaj testu samolotem. Zaraz się przekonamy. No i... A nie, jednak tylko jeden. I dlaczego tylko brąz? Słabo. Dobra, lądowanie helikopterem. No, czyli tutaj chyba też kolejny test, który nie będzie wymagał jakiegoś tam specjalnego wysiłku z mojej strony, chociaż może być różnie. Nie ma co tutaj zapeszać. Piękne tutaj podejście do lądowania. Wow, szaleństwo. Dobra. Ok, czyli tutaj trzeba się ustawić. Lecimy. Fajny, naprawdę fajny helikopter. Taki wielki, masywny. Ale typowo taki wojskowy, nawet barwy ma takie wojskowe. Dobra. Na szczęście helikoptery można bardzo szybko wyhamować, jak sami widzicie. Ok, caps lock. Aha, pozwala utrzymać helikopter w poziomie. Bardzo przydatna opcja. Dobra, troszeczkę do przodu. Ok, oczywiście tutaj na punktację też ma tutaj czas, jakby to powiedzieć, o złoto. Czas ma jakby... O, zapomniałem słowa. Ej, zmęczenie. Zniszcz cele, no dobra. Czas ma bardzo ważną rolę w tym, w tych właśnie wyzwaniach. Im właśnie krótszy czas, tym lepiej wypunktowany, że tak powiem, nasz test. Zniszcz trzy ciężarówki na końcu pasa. No i właśnie mamy dostępne rakietki. No i ten taki karabin. Tak więc będzie fajnie. Lewy kontrol, aby strzelać z działek. A lewy przycisk myszy, aby odpalić rakiety. No czyli to jest taka latająca forteca. Bardzo fajnie. Dobra, lecimy. Fajna sprawa, nieograniczona ilość rakiet, lubię to. Dobra. Dawaj, dawaj. Ok, jedna. Druga. No i ta trzecia, nie wiem. O, chyba ta druga wpada na tą trzecią trochę. Ale to nic. Spokojnie można sobie lecieć. Dobra, dawaj. Pięknie. Teraz niż dwa jadące samochody na południowy zachód od pasa startowego. No i okej. No i teraz też takie troszeczkę utrudnienie, ponieważ musimy zniszczyć ruchome cele. Ale spokojnie, no może się uda trafić. O, te rakiety naprawdę są szybko strzelne. Dawaj, dawaj, dawaj. No dobra, nie udało się z rakiet. Ale może się uda z karabinku. Spokojnie sobie nakręcamy. No i właśnie to jest ta trudność, że... O, udało się. Cała trudność, że po prostu te samochody się poruszają. Faktem, że nie zbyt szybko, ale... No to zawsze jakieś utrudnienie. Dobra, teraz ten. Żeby go tylko ucelować, byłoby super. Ok, trochę się zatrzymał, więc dobra nasza. No, 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 no. Ok. No i wyląduj na pasie startowym. Dobrze. No już się robi zmierzch, ale oj tam. Nie będę specjalnie teraz przerywał testu, żeby zapisywać. Dobra, zatrzymaj się w strefie docelowej po dodatkowe punkty. Dobrze. Ale trochę skiepściłem. Zaliczy mi? Tak. Na brąz, na styk. Nie, 75%. Od 70 chyba zalicza. Tak. Pętla. O nie. Tech ewolucji. Takie są ten i następny test. To są testy po prostu, których nie lubię. Czekajcie, łyczek. Okej. Wciśnij przyciągaj w górę, aby utrzymać wysokość. Utrzymuj poziom samolotu i kieruj się w stronę pierwszego znacznika. Nie lubię. Tego testu akurat nie lubię. No dobra. Uwaga. I cyk. No, 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 no. O Boże, gdzie ja w ogóle wyleciałem? Zero punktów, zero niczego. No i to znowu uderzyłem w mikrofon. Aj. No właśnie, to są te testy, których nie lubię. Ale oczywiście to nie są testy, które są aż tak trudne, jak w przypadku szkoły jazdy. No ale do nauki nie należą. No gdzie jest ten znacznik?
Czemu tak wcześnie? O Boziu. I chyba ten test jest najtrudniejszy, bo ten drugi jest chyba nieco łaskawszy, że tak powiem, jeśli chodzi o poziom trudności. No to kolejna próba. Spokojnie, dam sobie radę. Nie ma obawy. No. Dobra. No dawaj. Ta kamera troszkę też przeszkadza. Okej, przejdź przed ostatnim zdarzeniem. No, udało się nawet na srebro. No i widzicie, nie było tak źle. Beczka. Ta ewolucja jest nieco łatwiejsza niż ta poprzednia. No i beczka oczywiście kojarzy mi się nieco właśnie z tą szkołą jazdy. To była też ta najtrudniejsza chyba próba. Czekajcie, podrapię się. A ludzie. Te bary mnie coś swędzą, nie wiem. Chyba będzie jakaś zmiana pogody. Oby nie odlicz, bo się popłaczę. Dobra, przyciskamy A. No i właśnie tutaj kamera nie skacze, więc... O Jezu. O ludzie. Teraz mnie trochę poniosło. Dobra. Nie udało się, to nie. Aj. Jeszcze raz, ale widzicie, no tutaj ta kamera tak nie ucieka, więc dużo, dużo łatwiej według mnie. Dobrze, lecimy. No i teraz ze spokojem to trzeba wyczuć ten obrót. Obracamy się. Spokojnie. I na złoto. Proszę bardzo, na bogato. Skok ze spadochronem do celu. No i tutaj jest taka ciekawostka, że CJ na plecach ma wersję spadochronu z wersji beta, a za chwilę zobaczycie oficjalną wersję, no i zobaczycie też, że ten spadochron się no dość sporo kolorystycznie i wyglądem oczywiście różni się dość sporo. Zaraz wam pokażę. Okej, podczas swobodnego spadania wciśnij w górę, aby zanurkować. Widzicie, jak ten spadochron się różni? Masakrycznie. Ale fajne ewolucje można robić z CJ-em. Normalnie impreza masakryczna. No to jest trochę nienaturalne, bo za szybko się kręci, ale oj tam. No trochę komicznie, ale co tam. No i tam mamy wyznaczony cel. Dobra, LPM za chwilę wcisnę, dobrze. No i tutaj to trzeba tak wycyrklować właśnie, wyląduj w celu, wyląduj bliżej środka dla dodatkowych punktów. No niech będzie. Dobrze, ze spokojem. No i to jest też właśnie kolejna dodatkowa funkcja, która no została właściwie zaimplementowana dopiero w GTA San Andreas, bo żadnych spadochronów nie pamiętam w Vice City ani w Trójce. Chyba, że jakieś paczki spadały na tam, na jakieś spadochrony, ale żaden człowiek nie spadał. Dobrze. To na szczęście jak podkurczymy nogi, to CJ dużo wolniej spada. No i tutaj tak trzeba krążyć. O, całkiem blisko środka spadłem. A tylko 83%. Misja wykonana, szacunek plus. Super. No i widzicie, jak szybko się wyrobiłem. W porównaniu do szkoły jazdy naprawdę 1/3 tego czasu właściwie, który musiałem poświęcić na szkołę jazdy. Naprawdę. O, i telefon. Od kogo? Oh, Uzi. Hey, Uzi, man, what you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure, I like that. Like it? You're gonna love it! It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. Okej, czyli mamy tutaj misję Uziego w Las Venturas. No dobra, moi drodzy. Ja to ja sobie zrobię przerwę na nagrywaniu i słyszymy się za momencik. Oj tam momencik, czy 3 tygodnie, kto by na to patrzył? Moi drodzy, tak, jestem z wami z powrotem. Długo było o tym gadać, co się działo, co się właściwie nie działo, dlaczego się nie działo. Na sam początek rozpocznę misję. Ta misja jest tak akurat skonstruowana, że będę mógł sobie swobodnie pogadać, tak więc zaczynamy misję NOI, albo Noe. Got you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me?
Oh, they can't, because they're all posted on me. One DEA, one FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. No dobra, samolot jest już cały załadowany i gotów do drogi. Musimy tam pomóc jakimś tam ludziom, Torino, niech będzie. Dobra, mamy 10 minut na misję. Okej, no i właśnie cała trudność tej misji jest zbudowana, właśnie, nie, inaczej. Cała trudność tej misji polega na tym, że musimy trzymać się bardzo nisko tym samolotem, co nieraz może utrudniać, nie wiem, ukształtowanie terenu, jakieś wystające tam oczywiście drzewa, czy cokolwiek, czy słupy telegraficzne. Tak więc tutaj trzeba na to po prostu tylko uważać, bo naprawdę czasu jest tyle, że moglibyśmy pół mapy okrążyć. No i dobrze, moi drodzy, no dał mi teraz czas do sedna. Dlaczego nie było odcinków? Najzwyczajniej w świecie, no nie miałem absolutnie czasu na nic. Nie miałem czasu na nic. Ostatnią rzeczą, na którą miałem czas, było nagrywanie odcinku. Po prostu, no nie dało się. Czasami bywa taki okres, że po prostu się nie da. Teraz troszkę tego więcej czasu będę miał, więc wydaje mi się, że odcinki zaczną się pojawiać normalnie. Takim tempie normalnym dla człowieka, nie raz na 3 tygodnie, bo to po prostu, no, to jest tak. Jak człowiek ma chęć, to nie ma czasu. Jak nie ma, nie, jeszcze raz. Jak człowiek ma chęć, to nie ma czasu. A jak ma czas, to nie ma chęci. O, muszę trochę się rozgadać, bo dawno, dawno nie gadałem do mikrofonu. Gdzieś tam w ogóle miałem mikrofon, właśnie słuchawki z mikrofonu gdzieś tam miałem schowane. Gdzieś tam w czeluściach szuflady. No wiadomo, no, tyle czasu nie nagrywałem, więc wiecie. No i dobrze, tu widzicie właśnie, trzeba tak dosyć mocno manewrować, no i właśnie utrzymywać niską pozycję, niski pułap. No i już jesteśmy tutaj przy tym kółeczku. Przeleć przez znacznik, aby rozpocząć zrzut. Dobrze. To jest też troszkę tak utrudnione, że odległość rysowania na przykład tych drzew, które się pojawiają, jest niezbyt duża, tak więc drzewa pojawiają się po prostu nagle. No i to też może to trochę utrudnić, ale no nie aż tak. Tak więc no niestety, no czas jest taki, że po prostu płynie zbyt szybko i czasami nie da się załatwić tego, co by się chciało w danym dniu, czy w danym tygodniu, czy nawet w danym miesiącu. No i właśnie ja tą część odcinka miałem już nagraną przedtem, te tam, nie wiem, tam 13 minut z hakiem. Oczywiście to było tam inna pogoda, inne klimaty i tak dalej, więc nie będę się ustosunkowywał do moich poprzednich wypowiedzi. Po prostu teraz będę robił cały czas misję tutaj dla Torino i trochę też dla siebie. Tak więc to jest taka właśnie misja dosyć trudna, bo nie jest łatwa ta misja. Chociaż gdy ogarnie się mniej więcej trasę, jaką chce się lecieć, to staje się po prostu prosta. Ale generalnie, gdy pierwszy raz się gra w GTA San Andreas, to rzadko kto chyba tę misję za pierwszy razem przechodzi. Ja pamiętam, że się męczyłem z nią niewiarygodnie długą ilość czasu. Czekajcie, może coś zrobię łyka. Dobra. Przepraszam. Nie wiem, jak długo będę nagrywał. W każdym bądź razie, znaczy właśnie, jaka będzie długa dzisiejsza sesja. No na pewno ten odcinek i następny. Bo ten odcinek właśnie tylko dokańczam. 41 odcinek. O ludzie. Ja sobie planowałem, że do końca lutego skończę San Andreas, ale... No, do końca lutego, ale nie powiedziałem, którego roku. Tak więc, no niech będzie. No ale nie, naprawdę chciałbym skończyć San Andreas i ruszyć z kolejnymi seriami. Nie to, żeby oczywiście GTA w jakikolwiek tam sposób nie nużyło. Ale po prostu chciałbym rozwijać dalej ten kanał. No i sobie łapać tam nowych widzów. Niekoniecznie też dla widzów, ale po prostu, żeby tam ci współcześni, obecni widzowie mieli też co oglądać, prawda? Bo no głupio tak zostawiać kanał i... Chociaż dawałem bieżące informacje, więc nie jest źle. Zatrzymaj samolot na którymkolwiek pasie do lądowania. No okej. Okej, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagramy w GTA San Andreas. Póki co, trzymajcie się ciepło i... Cześć!